Hejcie, siemano, witajcie, Steviaki, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z Fortnite'a na naszym kanale. Oczywiście na samym początku zapraszam na naszego Discorda Steviaki. Koniecznie zostawcie kciuka w górę pod tym filmikiem, jeśli wam się spodoba. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. Oczywiście zaczynamy odcineczek od tańca, bo jakżeby inaczej, także lecimy. Jeśli chodzi o moją szafkę, to niestety się tutaj nic nie zmieniło. Mam nadzieję, że na tym odcinku uda nam się wydropić jakieś nowe, ciekawe przedmioty. Ogólnie jest to już drugi sezon do Fortnite'a. Wczoraj bodajże, jak się nie mylę, wszedł drugi sezon. Jeszcze poprzednie odcinki, które nagrywałem, były z sezonu pierwszego, także zaczynamy nowy sezon. Oczywiście cały czas rozdział drugi, z tym, że właśnie jest to drugi sezon, także zaczynamy właściwie od początku. Mam poziom trzeci niestety. No i zobaczymy, co nam uda się tu ugrać. Także będą to moje pierwsze Battle Royale w trybie solo właśnie w drugim sezonie, także lecimy. No dobra, czekamy sobie na graczy i zobaczymy, jak ta rozgrywka mi pójdzie. Mam nadzieję, że te moje pierwsze Battle Royale w nowym sezonie będą spoko. Tu się już jakieś chopy strzelają na pasie startowym. Także mamy już 98 graczy, jeszcze dwóch graczy i nasz bus bojowy będzie startował. Możemy sobie ewentualnie tutaj z ziomkami potańczyć dalej, bo ten taniec mi się naprawdę spodobał. To chyba te emotki wam swoje pokazywałem. Mam tylko 4 emotki. Mam tutaj emotkę Harmonii, mam emotkę Uszanuj pokój i mam emotkę Całusa, także naprawdę spoko emotki. Mogę wam nawet tą... o, dobra. Mamy start, także oczywiście dziękujemy kierowcy busa za podwózkę. No i sobie gdzieś tutaj, na przykład tutaj skoczymy na samej krawędzi mapy. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Mam nadzieję, że dużo osób tutaj leciać nie będzie. Także zaraz zobaczymy. Dobra, gdzieś sobie tutaj wylądujemy. Tutaj widzę, u góry jest skrzyneczka. Ewentualnie, bo ten gość już tam leci, także uciekamy stamtąd, bo to taki ryzyk fizyk trochę jest. Idziemy tutaj szybko, myślę, że tutaj jakieś skrzyneczki będą. Mamy tutaj na start jakąś broń, tutaj mamy nawet jakąś broń, także naprawdę spoko. Szybkie tutaj exploration zrobimy. Zaraz znajdziemy gdzieś u góry, słuchaj, skrzyneczkę, zaraz znajdziemy jakieś lepsze bronie. Mamy amunicję oczywiście. Tutaj mamy pierwszą skrzyneczkę, także nice. Dobra, mamy osłonę. Myślę, że to będzie dobra rozgrywka. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie, zobaczymy. Wypijemy sobie osłonę, duża osłona, także mamy już 50 osłony. Jest naprawdę spoko. Jest, mamy skrzyneczkę. Jest kolejna skrzyneczka, jest granat. Tutaj mamy pompę. Możemy sobie zamiast tego wziąć. Pompa się przyda na pewno. Idziemy dalej. I dobrze by było troszkę się tutaj postrzelać, żeby tak po prostu przed tymi graczami nie uciekać. Mamy apteczkę. Także weźmiemy sobie apteczkę, oczywiście apteczka się przyda. Ustawię sobie tutaj troszkę pompę, może dam na pierwszego slota. To damy tutaj i tak może być, dobra. Także jest ok. Czy tutaj jeszcze coś jest? Tutaj już chyba nic nie ma. Jesteśmy na razie w strefie, także jest dobrze. W dobre miejsce udało mi się wylądować. Tutaj możemy ulepszyć sobie broń, ale niestety nie mam pewnie materiałów, aby to zrobić. Tak, jak widzicie, materiałów niestety nie mam. Brakuje mi troszkę, może się uda uzbierać i wtedy tutaj wrócę. No dobra, także szukamy graczy. Bo tak jak mówię, chcę się tutaj troszkę postrzelać. Nie chcę tylko przed nimi uciekać. Zostało jeszcze 61 osób. Tutaj już ktoś umarł. Tu jakąś osłonę po sobie zostawił. Zbieramy te minerały, mamy lepszą pompę. Czyli najprawdopodobniej gdzieś ktoś tutaj będzie. Mam nadzieję, że nas nie zabije jakiś pro gamer. Gdzieś tutaj jest kolejna skrzyneczka, której on nie otworzył i to jest najprawdopodobniej u góry. Mam nadzieję, że jak ja tutaj sobie będę to rozwalał, to gdzieś mnie tu nikt nie zajdzie, dobra. Jest skrzyneczka, niestety nic ciekawego w niej nie było. Mamy dużo niebieskich broni, także jest naprawdę spoko i może nawet się tak nam uda, że to wygramy. Także to już w ogóle będzie sztos. Jeśli uda nam się wygrać ten filmik, to już w ogóle musicie koniecznie zostawić tego kciuka w górę. Pierwszy wygrany mecz właśnie w drugim sezonie, także to by było naprawdę spoko. Jest, nice, mamy kolejną osłonę, sobie tej osłony użyję, to będziemy mieli już fulla. Dobra, mamy 100 punktów osłony, także jest naprawdę spoko. I teraz tak, tutaj pod piąteczkę możemy sobie wziąć na przykład, no nie wiem, cokolwiek, żeby zapełnić tego slota naszego, żeby nie mieć pusto. No i szukamy kolejnych skrzynek i oczywiście pierwszych graczy, bo jeszcze na ani jednego gracza mi się nie udało trafić. Nie, on gdzieś tutaj strzela, wszedłem tam na górę do niego. Ewentualnie można zrobić taki myk.
Bo chłop gdzieś tutaj jest i on mnie widzi ogólnie. I tutaj się w nich... Tu jest trzy osoby tu są. O, ładną ścianę postawił teraz. Ładnie się zagrodził ode mnie. I tu jeszcze jedna osoba gdzieś lata. Troszkę mnie uszkodził niestety. I gdzieś tutaj chłopy cały czas u góry chodzą. I mamy. No to było coś. To było coś. Dobra, ja się muszę wycofać, bo niestety umrę. Muszę użyć apteczki. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie zobaczy. 4, 3, 2. O, dobra, jakoś to przeżyję. On się pewnie też uleczył. I ogólnie gościu gra na moim poziomie, można powiedzieć, czyli jest beznadziejny. Gdzieś tam cały czas gościa słychać. Przydałaby się osłona. Tu jest tylko, wiecie co? W sumie ta broń jest spoko. Wow, teraz to ładnego granata rzucił, zobaczcie. Kolejny granat poleciał we mnie. Kolejny granat. Mam nadzieję, że te granaty mu się kiedyś skończą. Tam u góry nade mną jest, jak widzicie. Gdzieś cały czas nade mną chodzi. Zobaczymy, czy uda mi się go załatwić. O, zszedł. Jest szansa, że go... Nice, widzieliście to? To jest właśnie gierka Stevie'ego, tak gra Stevie. Dobra, bierzemy sobie fioletową broń. Nice, to jest właśnie to. Gościu troszkę nie ogarnął, za bardzo się skupił na budowaniu ścian. I miałem szansę go złapać. Dobra, bierzemy szybko osłonę. To była chyba ostatnia osoba tutaj. Także spoczko. Ale nice, bo mamy karabin szturmowy. W tej lepszej wersji, w wersji fioletowej. Także naprawdę spoko. No i w tamtą stronę się kierujemy. W stronę tych właśnie tam budowli, które są. Tam gościu, zobaczcie, co w ogóle robi. I teraz tak jakby mu to rozwalić. Ciekawe, czy on by spadł. Tam zobaczcie, celuje, pewnie ma snajperkę. W każdym razie cały czas jestem w strefie. Idziemy w stronę strefy. Nie wiem, dlaczego ten gościu się tak wysoko wybudował. Wiecie co? Mam plan. Wrócę się. Mam plana. Tam jest biała broń. Ewentualnie można się wrócić i sobie ją ulepszyć. To jest dobra myśl. Tak, mamy tutaj. Dobra, i czy ja mogę sobie... A to można ulepszyć jeszcze? Można, ale niestety mi brakuje materiałów. To 200. No i tutaj do wszystkiego mi niestety nadal brakuje, a szkoda. Tutaj, ale niedużo, 130 tutaj metalu, to wiecie co, ja to szybko rozwalę. Drewna, zanim strefa się zacznie zmniejszać. O nie, strefa się zmniejsza, nie zdążę. Kurde, szybko drzewo rozwalę i najwyżej wejdę w strefę i się poświęcę. A dokąd ona się zmniejsza? O nie, dobra, nie zdążymy chyba. Nie zdążymy, dobra, szybka akcja, przeżyję to przeżyję, nie to nie. Ludzie, przeżyję to przeżyję. Mamy jedną apteczkę i zobaczymy, czy mi się uda przeżyć. Do strefy daleko niestety jest, ale szybko to ulepszamy. Jezu, jeszcze tak długo się to ulepsza, serio? Mogę nie dobiec niestety, bo strefa, zobaczcie gdzie jest, a już nie dogonię strefy. Chyba. Biegnij, Stevie, biegnij! Biegnij, może się uda. Może jest szansa, że to przeżyje. Mamy tak naprawdę jedną szansę, bo jak się uleczę, to jeszcze jedna będzie próba, nie? Zostało 14 graczy ogólnie. Rozgrywka nie jest zła, zobaczymy. No, najprawdopodobniej umrę. Zostało mi 25 punktów życia i muszę już się leczyć, bo zaraz niestety... Niestety umrę. Dobra, tutaj widzę, rzeka płynie... Dobra, leczymy się. Rzeka płynie w dół, także z prądem popłyniemy i może wtedy uda nam się szybciej do tej strefy dolecieć. 3, 2, 1... Dobra. Mamy full HP i najprawdopodobniej nam się uda. Uda nam się, tylko że z małą ilością życia dopłynę tam, ale może nam się udać, także płyniemy z prądem, Stevie, płyń. Zobaczcie, pozostało 10 graczy, także jest spoko. Niestety mam tylko 60 punktów zdrowia, może być ciężko. Nawet nie 60, bo 50. I teraz wypadałoby znaleźć jakąś apteczkę. Może tam na drugą stronę sobie przejdę. Czy ja mogę ryby? Nie mogę. Musiałbym je złowić wędką, nie? Czy tu jest wędka gdzieś? Możemy sobie połowić rybki. Jest na pewno skrzyneczka w środku. Czy to tylko światło? Niestety, ale mamy osłonę. Osłona się też na pewno przyda.
Także spoko. Aha, nie mogę osłony użyć, bym musiał mieć dużą osłonę. No nie, tutaj niestety ktoś już był i pootwierał wszystko, dobra. O, jest apteczka, dobra, jesteśmy uratowani. Jesteśmy uratowani, jeszcze gdzieś tutaj skrzyneczki słychać. Także nice, jest dobrze. I gościa słychać, nie zabijaj mnie tylko teraz, bo ja się leczę, daj mi się wyleczyć, proszę cię. Gdzieś tutaj z daleka gościa słychać, nad nami chyba. Także nie jest dobrze. Dobra, idziemy tutaj do tego miasta, wchodzimy. Gdzieś tutaj gościu jest, gdzieś go słychać jak rozwala. I jest tutaj pewnie, nie? I uwaga, uwaga, czy nasza pompa się przyda? Dobrze, nice. Gościu, jak ty ze mną szans nie masz. Dobra, gdzieś kolejnego zioma tu słychać nad nami. Gdzieś tutaj jest gościu. Nie! Patrzcie, jaki gościu nieogarnięty. On mi się daje zabić, czy to jest bot? Ja totalnie tego nie ogarniam, naprawdę. Czasami to jest jakaś masakra. Mamy dużą osłonę. Ten gościu totalnie stał w miejscu i nie wiem, jakby chciał, żebym ja go zabił. Chyba wiedział, że odcinek nagrywam, nie? Ale zobaczcie, jakie itemy zebrał w ogóle. Mamy poziom 5. Idziemy sobie do zrzutu i może uda mi się jeszcze coś fajnego zdobyć przed końcem gierki. Zostało dwóch graczy, czyli jestem ja i jeszcze gdzieś jakiś ziomek, który pewnie się ukrywa. Tu będzie zrzut. No i strefa, zobaczcie, zrobiła się naprawdę mała. Jest takie malutkie kółeczko tylko. I gościu we mnie strzela. To na pewno nie jest bot. To bot nie jest na pewno. Gościu buduje. Ładnie oberwał. Ładnie oberwał ode mnie, ale niestety muszę się uleczyć. Dobra, szybkie leczenie. Mam nadzieję, że nie zdąży tutaj do mnie przyjść. Gdzie ten gościu? Zobaczcie, ile on ścian tu nabudował. Gdzieś tam pewnie jest za tymi ścianami. Dobra, lecimy w jego kierunku. Jolo. Wygram to wygram. Nie, to nie. O nie, dobra. Zdupiłem totalnie. Zdupiłem totalnie, ale zająłem drugie miejsce. Szkoda, bo można było to wygrać. Zobaczcie, ona wcale nie miała takich dobrych itemów. Zabiła mnie ze zwykłej pompy. No niestety. 100 fałdolców, także naprawdę spoko. Odbieramy nagrodę. Mamy poziom 5, tak jak mówię, jest to już sezon 2, rozdziału 2. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tak jak mówiłem na początku, zapraszam na naszego Discorda Steviaki. Koniecznie zostawcie łapeczkę pod tym filmikiem, zostawcie subka, no i dzwoneczek. Także trzymajcie się, hej. Aha, no tak, zapomniałem, jakby to tak bez tańca, nie? Na koniec.